Witam wszystkich. Mamy końcówkę sierpnia, a oto Waszyngtonia filifera. I jak wiadomo, Waszyngtonie są mega wrażliwe, jeżeli chodzi o przelania, o wilgoć, no i o zimno. No a że ostatnio mamy pogody bardzo kiepskie, zimne noce, u mnie 11-12 stopni, w dzień też ostatnio 18-17 stopni, no i do tego ciągłe opady deszczu, no i mamy pierwszy efekt. Palma oczywiście stoi sobie na zewnątrz i spójrzcie, wychodzący świeży liść zaczyna sobie podgniwać. Jeszcze się nie roztworzył, a już jest przegnity, spójrzcie na to. Nie wiem, czy to dobrze widać. Nawet łodyga od spodu wychodząca już jest trochę przegnita. A będzie dobrze, muszę środkiem jakimś grzybobójczym teraz to spryskać. Ograniczyć na jakiś czas podlewanie. No i w razie jakichś większych ulew po prostu palmę chować. Oczywiście w gruncie Waszyngtonia dałaby sobie radę jakoś. Natomiast w doniczce ciągłe opady i kumuluje się wilgoć w ziemi, ziemia nie przesycha. No i potem jest efekt. Pamiętajcie teraz o tym, bo jesień się już zbliża wielkimi krokami, aby coraz mniej podlewać Wasze Waszyngtonie. No i taka moja rada, bardzo ważna, gdy będziecie palmę, powiedzmy w październiku, listopadzie, palmy swoje Waszyngtonie chować do pomieszczeń, aby nie były one przelane. Gdyż palma dostanie nagłych ciemności w pomieszczeniach i sobie nie poradzi. Ziemia już nie przesnie tak szybko, no i minie parę tygodni i zaczną po prostu schnąć liście i później cała palma. Także jeżeli chcecie mieć ładnie wyglądające palmy właśnie to nie na wiosnę, po prostu uważajcie na przelania. Pozdrawiam.